Jesteśmy dzisiaj na Teofilowie, na budynku pewnym bardzo wysokim, gdzie kręciliśmy m.in. ujęcia do teledysku Znasz Mnie. W tym szacownym gronie, w jakim się tu dzisiaj znaleźliśmy, czyli Jotestę, Zeus, czyli Pierwszy Milion, mamy okazję porozmawiać sobie już z dystansu, tak spojrzeć na imprezę, która odbyła się 22 lutego 2013 roku w Łodzi. Widać nas? Nagrywam się? Kochani, jesteśmy dzisiaj w klubie Scenografia. Ja się ruszam, stary, jakiś. Jesteśmy w Łodzi i o to chodzi. Koncert w Łodzi, Boże, w Łodzi. Teraz klub jest pusty, są tylko zespoły i parę osób. Niedługo klub będzie pełen, bo wszystkie bilety się wyprzedały, zostało tylko 100 na bramce i ludzie już czekają, żeby je kupić. Zobaczycie, jak dzisiaj bawiła się Łódź. 22 lutego w klubie Scenografia odbyła się premiera albumu Zeus nie żyje. Stawiliście się tam licznie, bo sprzedanych biletów było równo 500. Oczywiście też były osoby wpuszczone z listy, więc frekwencja wyniosła około 580 osób. Mam nadzieję, że ci, którzy byli, są zadowoleni i będziemy się spotykać w takim gronie coraz częściej. W całej organizacji imprezy pomagała nam ekipa. Ekipa Na Grubo się kręci, która w Łodzi zrobiła już kilka imprez i mam nadzieję, że będziemy kontynuować taki team koncertowy. To jest jedyna miejscowość, która ma gatunek muzyczny, stary. Manieczki. Najlepszy gatunek muzyczny. Prawda? Robimy manieczki dzisiaj tylko. Bardzo nam zależało na tym, żeby osoby, które będą grały i tego dnia pojawią się na scenie, to były osoby, które przede wszystkim chyba znamy, tak? Od wielu lat. Znamy ich twórczość, lubimy się, szanujemy. Wydaje mi się, że odbiór publiki był bardzo dobry tych osób i że nikt nie narzekał na to, co działo się przez cały wieczór w kwestii muzycznej. Zaczęło się od Mateusza, od BCZ-a. Może powiesz coś o Mateuszu? Przekonajmy tych drugich, żeby też się tym zajarali. A teraz tak! Mateusz promował tam album po prostu BCZ. Jest nową, młodą postacią na scenie hip-hopowej w Łodzi, ale uważamy, że gra bardzo duże show, więc jego występ na pewno można uznać za występ udany. Prosto przed ciebie, miłość wstecz, wiele się nie zmieniło. Teraz gdy się znów rano i jadę, dobrze wiem, że to się musiało wydarzyć. Szukam czegoś, czego nie miał nikt nigdy. Nie dostrzegam, że jesteś kimś innym. Nagle jesteśmy sobie zbyt bliscy, a działa na nas nic innego niż instynkt. Po BCZ-cie wystąpił Classic, czyli osoba z zespołu Pesante, teraz obecnie przygotowująca solowy materiał. Człowiek, u którego w studiu nagraliśmy płytę Jotestę Ulicę w Ogniu, moją płytę Zeus nie żyje. Na perkusji jakby towarzyszył mojego brat Adam i grali razem z DJ-em Siderem. Bardzo fajny występ tak na marginesie. Nie wiem jak można zastrzelić kogoś, strąc metr od niego, zabrać mu życie i zabrać młodość. Bo to nie GTA i życia nie zatrzyma pauza. A plastikowy gości to nie chromowana klamka. Nie wiem jak można żyć tu bez planów, nie mieć marzeń i krążyć wokół pieprzonych banałów. Chcesz to się załóż, że dojdę gdzie zechcę, choćby po to, że wystawiając następny krok przez każde błoto. Nie wiem jak to słuchać innych ludzi, nie jest. Przejechałem się już tyle, że na tyle wiem co chcę. Każdy dzień oddaję skillsom i to mi prawdzie. A nie rozkminą co zrobić, kiedyś pokazał się w bandzie. Zaraz po nim pojawiła się ekipa z Koluszek, czyli premiera. Może coś o premierze? Premiera jest to zespół złożony z dwóch raperów, Bersona i Skwary, SW, i całego żywego bandu. Jest to już ekipa z tradycjami, grają już kilka ładnych lat. Mają naprawdę też bardzo oryginalną energię, swoją publiczność. Polecamy zawsze ich nagrania, bo zawsze stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jesteście tu! I zbliża
przychylamy się powoli jakby line-upowo do naszego koncertu i zaraz przed nami jest człowiek, który został wcielony niedawno do ekipy Pierwszego Miliona, czyli Harry. Nasz człowiek z Bełchatowa, który zagrał tam w towarzystwie Kubola, z którym gra koncerty. Harry jest członkiem naszej niedawno powstałej wytwórni Pierwszy Milion. No jest chłopakiem, który ma bardzo duży talent, nagrywa też od kilku lat. Na pewno scena bełchatowska kojarzy go bardziej niż ogólnopolska, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. W kolejnej części wieczoru nastąpił nasz występ, czyli Pierwszego Miliona. Minęło wiele lat od Marka, Patoni TV. Od pierwszych nagrań na taśmach, domowym kajki. Freestylowana na klatkach i wargach. I pierwszego taga, dziś to są martwe dni z utelodem. Wielu sobie fruje w brodę. Niektórzy chcieliby tu być, ty nie uciec w porę. Po której stronie jesteś ty, nikt ci tu nie powie. Cały ten syn czuje nawet w sobie. W połowie występu pojawił się DJ Cube, człowiek, który tworzy niesamowite mixtape'y. Zasy koleżeństwa i szereg sukcesów, ale teraz jest werda. Wszelki lud idziesz po hajsu przez werda. Też cięty kufa, dawne ideały robią os. Minęły czasy koleżeństwa i szereg sukcesów, ale teraz jest werda. Wszelki lud idziesz po hajsu przez werda. Też cięty kufa, dawne ideały robią. Zagraliśmy fragment koncertu razem z Kubą, z DJ-em Cube'em, resztę koncertu tradycyjnie z DJ-em Mixerem. Teraz wasze Pierwszy Milion zagrał nam w tej chwili znakomity, jedyny w swoim rodzaju, DJ Mixer, czyli dajcie go serdecznie. Obok mnie, mój brat, mój człowiek, mój testy, zróbcie na niego hałas. Generalnie chcielibyśmy wam, kochani, podziękować za frekwencję na tym koncercie i za energię. Mój odbiór przynajmniej jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Dziś jest dzień, gdy ta kultura w takie czerpie. Zdecydowanie bracie RT. Bo to jest nasze, czy ty chcesz, czy nie. Wracamy już w końcu. Hałas, 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 hałas. Witam cię, ziomek, w tym miejscu. Ponownie, pozornie, ciągle stoję w tym miejscu. Pozornie, ziomy pod blokiem chcą wciąż z bronkiem stać. A mnie nie ciągnie już ciągle, by co dzień z nimi chlać. Byliśmy zaskoczeni nawet aż tak ogromnym zainteresowaniem tym koncertem. Miejmy nadzieję, że kolejne nie spotkają się z mniejszym, a z większym zainteresowaniem. Ja wiem, bo przekonałem się nieraz, że nie ma co wychodzić z kina. Mam nadzieję, że takie imprezy, które odbyły się w scenografii, będą kultywowane częściej przez naszą wytwórnię. Choć ty zawsze chcesz się żyć, nie jestem jednym z tych, co w trakcie walki opuszczają gardę. I napawa nas to optymizmem, że wspieracie naszą wytwórnię, wspieracie projekty, w których bierzemy udział. Pierwszy Milion! Dziękujemy wam, kochani! I mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym koncercie. Pierwszy Milion. Dziękujemy bardzo. Dla Pierwszy Milion TV, prosto z Teofilowa, Joteste, Zeus. Do zobaczenia. No i wszystko.